Kolejne partie prezentują swoich kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Po Platformie Obywatelskiej listy przedstawili Lewica i Konfederacja. Ta ostatnia partia nie ukrywa swojego dużego eurosceptycyzmu. Paweł Jędrusik. Jedna kampania wyborcza dopiero co się skończyła, a właśnie zaczyna się kolejna. 9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Kolejne partie prezentują nazwiska kandydatów, którzy mają powalczyć o głosy wyborców. Wiadomo już, że jedynką ze Śląska z listy Lewicy będzie poseł Maciej Konieczny. Cała prawica uderza w eurosceptyczne tony. Ważne, żeby w Europie był silny proeuropejski głos, który nie boi się upominać o silną Europę, o Europę, która inwestuje w energetykę jądrową, w kolej, która odważnie idzie do przodu. Dziś swoich kandydatów przedstawiła też Konfederacja, która nie ukrywa swojego sceptycznego stosunku do Unii Europejskiej. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, nikt nam nie mówił, że kominiarz będzie wchodził do naszego domu i będzie nam mówił, jak gruba ma być nasza ściana i ilowarstwowe ma być okno w naszym własnym domu. Na szczęście, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, nikt nam nie mówił, że powstanie Konfederacja. Na Śląsku jedynką Konfederacji ma być Marcin Sypniewski, który pochodzi z Bydgoszczy. Na ostatnim miejscu znajdzie się z kolei były europoseł Dobromir Sośnierz. Politycy Konfederacji nie ukrywają, w jakim celu chcą dostać się do Parlamentu Europejskiego. Żeby Parlament Europejski przestał produkować masowo przepisy, które szkodzą Polsce, szkodzą Polkom, szkodzą Polakom. To jest cel kampanii Konfederacji, to jest cel wejścia posłów Konfederacji do Parlamentu Europejskiego. My mówimy, po pierwsze, Polska powinniśmy zająć się w końcu swoimi problemami, a nie zajmować się walką ze zmianami klimatu czy innymi rzeczami forsowanymi przez polityków unijnych. Swoje listy już kilka dni temu przedstawiła Koalicja Obywatelska. Niespodziewanie w tej w województwie śląskim znaleźli się Łukasz Kochut, który do tej pory startował z list Lewicy, a także obecny minister aktywów państwowych Borys Budka. Straciliśmy dwóch europosłów ze Śląska. Po 20 latach zarówno Jan Olbryk, który wcześniej sygnalizował, jak i Jerzy Buzek z przyczyn osobistych, trochę zdrowotnych, nie zdecydował się na kandydowanie. Pan premier zaprosił mnie i zapytał, czy podejmę się tego wyzwania i oczywiście premierowi się nie odmawia. Oficjalnie swoich list nie przedstawiło jeszcze Prawo i Sprawiedliwość. Nieoficjalnie wiadomo, że jedynką na tej śląskiej ma być Jadwiga Wiśniewska.